Witam Was serdecznie. Jak obiecywałem, jestem w lesie. No i co będę w lesie robił? Dawno już nad tym myślałem. Długo zastanawiałem się, czy podjąć takie wyzwanie, czy nie przerośnie mnie to wszystko. Przeważnie, gdy coś robię, staram się robić to szybko i bardzo chaotycznie. Jednak tutaj będę musiał poświęcić więcej czasu i przyłożyć się bardziej do tego. Dlatego wybrałem sobie takie miejsce, aby tutaj powstała chata. Normalna, no może nie pełnowymiarowa, ale chata. Najbardziej zmobilizował mnie do tego, zmotywował bardziej do tego jeden z kolegów, z grupowiczów moich, który przeważnie bardzo mało jest aktywny na grupie, mało co komentuje, praktycznie nic nie wrzuca. Nagle ni stąd, ni zowąd wrzuca post ze zdjęciem swojej leśnej chaty, którą zrobił. To niezwykły szałas, to normalna chata, nieduża, mała, ale świetnie wykonana, fajnie wygląda i myślę, że do tego takiego czegoś będę chciał tak samo i ja dążyć. Fajne miejsce, zaraz Wam pokażę, co tu takiego fajnego jest. Ale przede wszystkim jest w lesie wysyp grzybów, a jeszcze bardziej wysyp grzybiarzy. Po drodze, bo dzisiaj planuję zjeść dobre śniadanie, postanowiłem pojechać do szałasu, do naszego obozu, pojechać po patelnię, aby można było coś usmażyć. W koło obozu, dosłownie w koło obozu, chodzi z 15 osób. No i już patrząc na tych ludzi, oni na mnie, byłem świadomy, wchodząc do środka, że coś rozwalone, coś zniszczone. I naprawdę bardzo jestem mile zaskoczony na zachowanie ludzi, że nic, naprawdę nic nie jest zniszczone. Patelnia, czajnik i kubek zostały przestawione. Ktoś to, nie wiem, przestawił, podniósł, oglądał, nie mam pojęcia. Ale ktoś to po prostu dotknął, postawił z powrotem. Nic nie jest zniszczone, nawet patyczek nie jest przesunięty. Także bardzo miło, że nie ma wandali, że ktoś to widzi i zostawia to w takim stanie, jakim jest. Nie próbuje czegoś zniszczyć. Bardzo miło. Po drodze jeszcze znalazłem 3 grzybki, 2 maślaki, jednego prawdziwka. Może sobie dodam do obiadu, gdy choć nie jem grzybów, może dzisiaj troszeczkę dorzucę, żeby Wam narobić smaka, ale czy ja to zjem, nie mam pojęcia. Usmażyć mogę, zjeść. No zobaczymy. Takie miejsce. Już Wam pokazuję, co tutaj jest takiego fajnego. Dlaczego wybrałem to miejsce? A więc tu prosty powód jest naprawdę ogrom budulca. Jest ogrom budulca, a poza tym znajdujemy się nad samą rzeczką, nad tą strumykiem, który u mnie płynie. Tam znajduje się wysypisko jakieś. Jakieś pedały przyjechali tutaj wyrzucić śmieci. No, brak słów. Płynie sobie tutaj ten nasz strumyk. Tu jest zawalony drewnem i to przy okazji w ramach budulca od razu wysprzątam te koryto rzeczne, aby mogło ta rzeczka tutaj nie hamować, a płynąć. Obóz, myślę, że szałas, ten domek stanie gdzieś w tych tutaj krzaczorach, bardzo blisko rzeki. Ona no, nie jest w stanie tak wysoko się podnieść, aby nas zalać. Tak jak widzicie, budulca jest naprawdę
sporo. Z jednej i z drugiej strony rzeki leżą powalone drzewa. Dlatego jest z czego wybierać. Fajne miejsce, chociaż troszkę powiewa tutaj, bo z tyłu znajduje się młodnik. No i myślę, że no ten młodnik tutaj, no nie wiem, czy to fajny pomysł. Będzie wiało, na pewno będzie wiało, to jest zapewne. Ale nie będę się chyba tym przejmował, bo ta rzeczka zacznie płynąć za jakieś miesiąc czasu maksymalnie. Przy dobrych takich opadach deszczów, jak teraz są ostatnio, to nawet chyba szybciej. Bo to już taka pora mniej więcej, gdzie ta rzeka zaczyna płynąć. Nawet są muchomory. Też na śniadanie można zjeść, jak ktoś lubi. Wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz, jak ktoś to powiedział. A ja widzę grzyba. Nawet dwa. O, już do nich idę. O, i widzę nawet ich więcej. Proszę bardzo. I to są grzybki prawdziwe, czyli praw... No, ostrz, Stefanek. Czyli prawdziwki. Jeden, drugi. Dobrze, trzeba się rozejrzeć w koło. To znajdzie się i trzeci. Tutaj, o, jakiś czerwony szatan. Czyli, a to jest borowik ceglastostopy. Ktoś ostatnio mnie o tym uczył. A tutaj rosło coś dużego, ale już nie rośnie. A tu jest też coś dużego. Ojej. A to chyba maślak. Taki. Ładny. Czyli grzyby rosną pod nosem. Ktoś ostatnio zaproponował, abym zbierał grzyby, suszył. Tam też jest jakiś grzyb, ale już jest widać stary. Już zgnity. Zaproponował, abym zbierał grzyby, suszył, pakował i wysyłał wam w prezencie albo w formie sprzedaży wysyłkowej, i by były grzyby od Wikinga. Nie wiem, czy to taki fajny pomysł. Czy ktoś by chciał suszone grzyby od Wikinga, no ale... Ale jakiś pomysł jest, nie? Zawsze lubię takie pomysły. No dobra, trzeba brać się pomału za pracę. Fajnie tutaj będzie. Jak zacznie płynąć rzeka, to będzie tutaj naprawdę, myślę, że fajnie. A będzie można nawet zaobserwować zwierzęta, które przychodzą do wodopoju. Tutaj ma stanąć obóz, a więc przede wszystkim muszę tu uprzątnąć i wyznaczyć teren na podstawę budynku.
kawa się robi, ja w tym czasie będę mógł poczytać troszkę książki i zacząć od podstawy budowy drewnianej chaty. Nie chcę od samego początku popełniać jakichś błędów. W tej książce jest fajnie, bo jest opisane wszystko szczegółowo, po kolei dokładnie, a więc na tym mi najbardziej zależy, od czego zacząć, jak to zacząć i jak to przygotowywać, ponieważ praktycznie ten domek, ta chata będzie zbudowana oczywiście bez żadnego gwoździa. Chciałbym też bez żadnych linek, sznurków, wiązań, bez niczego. Chciałbym, żeby to było na zakładkę, te drewno połączone ze sobą. Jest to przy tym trochę pracy, jest to troszkę dokładności, czasu, mozolne, pracochłonne, ale nigdzie się nie spieszę, mam całą zimę. W sumie w zimę to już chciałbym tutaj spędzić jakąś noc, bo oczywiście namiot jest na wyprawy, a tutaj chciałbym mieć komfort z piecykiem w środku, taki, aby można było sobie tu zimą normalnie bytować. Poczytam, kawa się zrobi, przejdziemy do śniadania, obiadu. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak to mówi brodaty Zbir, taki kotlet. Pozdrawiam oczywiście Zbyszka, wariata.
stop. I w taki sposób nie smażcie i nie jedźcie nigdy grzybów. Ponieważ dowiedziałem się dopiero w domu, jak tłumaczyłem, robiłem to pierwszy raz. Dowiedziałem się, że najpierw grzyby przed usmażeniem trzeba obgotować i to parę godzin. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dobrze, że dużo ich nie zrobiłem. Dobrze, że dużo ich nie zjadłem. Także przepraszam, że wprowadzam w błąd tych nieświadomych. I no nie róbcie tak na pewno. Ja się niedobrze czuję, leżę. No mam nadzieję, że nie miał od tych grzybów. Że po prostu się napchałem i tyle. Ale no na przyszłość nie radzę tak robić. Następnym razem już będę wiedział. Dobra, oglądajcie dalej. Jedzenie w lesie, a praktycznie jak w restauracji. Kawał schaba, do tego prawdziwki, chipsy z prawdziwków i pire z boczkiem i cebulą. No rarytas, normalnie rarytas. Nie śmiejcie się oczywiście z tych grzybów, jakie przyrządziłem. Mam nadzieję, że się nimi nie potruję, że są zrobione. Pierwszy raz robię grzyby, no i pierwszy raz będę jadł grzyby. Także nie mam wyjścia, ale chciałem zaryzykować, chciałem spróbować, ponieważ no co to za wiking z lasu, co nie je tego, co daje las? Zjadliwe. Przystępujemy do konsumpcji. Czas najwyższy coś zjeść. I myślę, że jeszcze dzisiaj schab też widać. Dobrze wysmażony, bialutki, ale nie za suchy. Ekstra. Myślę, że jeszcze dzisiaj obrys szałasu jestem w stanie zrobić. Myślę, co z tą kłodą za mną. Czy wkomponować ją po prostu w ścianę, czy dać ją do środka, aby tworzyła nam ławkę do siedzenia, nawet do położenia się, bo jest bardzo duża. W sumie to nie byłby zły pomysł. Chyba jako ławkę ją zrobię. A dzisiaj pierwszy obrys, czyli cztery belki, które będą wyznaczać szerokość i długość naszej chaty. Dobry obiad. Taki obiad to ja rozumiem. Ekstra. A więc potrzebuję kłód 2 na 3 metry i 2 na 4 metry. I ta akurat jest idealna, nie muszę jej ciąć, bo ma 3 metry. Takie moje 3 metry.
A więc zarys naszej chaty już jest gotowy. Jedna ściana, druga, trzecia, tam z tyłu za tą ławką czwarta. No i teraz wszystko powtarzalnie wycinane, obciosane kłody. Jeden na drugi, na zacisk. Ciężar tego wszystkiego plus później dachu powinno docisnąć to w taki sposób, że nie powinno się to rozlecieć. Tak jest w teorii. Jak będzie w praktyce, nie wiem. Tu będzie wyjście i wejście. Tu będzie ta kłoda. Ja ją obkoruję od góry, a nawet może troszkę zrównam, aby się płasko na niej równo siedziało, żeby było wygodnie. Tu obok leży druga taka sama. Myślę, czy ich, tylko że no nie jestem chyba w stanie jej tutaj przynieść. Jakby dwie do kupy złączyć. Wtedy łączenie między nimi wypełnić ściółką, gałęziami, gałęźmi. Wtedy posłużyłoby nam od razu jako legowisko. W dzień będzie można usiąść, w nocy się położyć. Stół zostaje w sumie tak, jak stoi. No i gdzieś tutaj, też niedaleko koło łóżka, stanie piecyk. Piecyk, który już w tamtym roku w moim obozie był używany i stosowany. Sorry za wiatr, to nie ja. A tu będzie dużo miejsca. Możliwe, żeby nawet ktoś przyszedł i się położył. No dobra, wieje. Ale sądzę, że tu będzie bardzo fajne miejsce. Zrobiłem z gałęzi taki płot, żeby trochę odgradzało od wiatru. Tutaj dobrze działa, ale tam, gdzie kamera, to już nie bardzo. A więc co, osiągnąłem dzisiaj to, co chciałem. Chciałem znaleźć fajne miejsce. Chciałem przygotować ten pierwszy plac pod budowę. Fundamenty położone. Można stawiać mury. Zostawiam tu patelnię, aby jej nie wozić. Zobaczymy, czy nikt jej nie zwinie. Tam w obozie, gdzie zrobiłem ambonę na drzewie, powiesiłem grabki, takie małe, co Dominika grabiła teren. Chciałem zobaczyć, czy ktoś ich nie gwiźnie. No i je gwizną. Także ktoś się zajął grabkami. Mam nadzieję, że patelni nie ruszy. No ale zobaczymy. Bynajmniej będę wiedział w tym momencie, że ktoś tu był i coś gwizdnął. Tak to na dzisiaj wygląda. Obiad smaczny, zjedzony. W sumie śniadanie. Godzina 11. Mógłbym posiedzieć, mógłbym porobić, ale też trzeba iść trochę pomieszkać. Oczywiście piszcie, co wy sądzicie, co wy myślicie na temat takiej budowy. Myślę, że szałas będzie naprawdę duży. 3x4 to bardzo, bardzo duży metraż i będzie dodatkowo wysoki, tak aby można było w środku wygodnie się wyprostować, stanąć. I nie tylko ja, bo ja jestem bardzo niski. Ale jeśli ktoś przyjdzie, to też żebym mógł się schować. Kupa materiału, kupa pracy, ale myślę, że warto. Bardzo będzie fajna chata. Chata wikinga. Nad rzeką. Świetnie. Ja oczywiście pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Piszcie, co wy myślicie o takiej budowie. Czy to fajnie zrobić sobie takie stałe schronienie na zimę? Gdzie można było tutaj przyjść, spędzić dzień, spędzić noc i świetnie się bawić. Bo to chyba o to najbardziej w tym chodzi. Obok otaczająca nas natura. Przyroda, która jest piękna. Tu za rzeczką tereny bardziej takie bagniste, mnóstwo paproci,
młodych drzewek, samosiejek. Z tyłu piękny młodnik, piękny widok na las otaczający ten młodnik. Jeszcze daj Boże, aby zaczęły przychodzić zwierzęta, byłoby całkowicie pięknie. To moje zdanie. Jak wy myślicie, napiszcie. Tylko nie piszcie tak jak pod wczorajszym filmem. Jeden z widzów, raczej zdaje mi się, że to żaden widz, bo no chyba pierwszy raz szedł, obejrzał i tak skomentował bez sensu, że w odcinku wczorajszym o otwieraczu stwierdził, że survival, trzeba w domu sobie radzić tym, co jest pod ręką. No nie wiem, kto w domu robi survival. No bo jeżeli tak miałoby być, to bym w piecu rozpalał krzemieniem. W jakim piecu? Ognisko bym palił na środku pokoju, żeby było ciepło. Dominika obiad by gotowała na tym ognisku, kręcąc tam jakimś prosiakiem. Lodówkę byśmy wywalili, ziemiankę by Dominice wykopał, aby trzymała tam tę żywność. Także no, jaki survival w domu? Proszę, w domu po to jest dom, po to jest technologia, żeby z tego korzystać. No po to ktoś wymyślił, żeby żyło nam się łatwiej. A więc w domu żyje nam się łatwiej, ale w lesie ma być pięknie, no i najlepiej naturalnie. Nie zawsze się da tak naturalnie na 100%, ale da się w piękny i przyjemny sposób. Także co? Żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym odcinku, oczywiście też z lasu, albo coś może z szopy, ale to nie, raczej wątpię. Widzimy się na pierwszej budowie ścian. Mam nadzieję, że w następny weekend uda mi się polecieć z tymi ścianami już dosyć wysoko. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, na razie, cześć!